gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Naucz mnie, Panie, chodzić drogą Twojej prawdy. To było nasze dzisiejsze wołanie, wyśpiewane w refrenie psalmu. Wielkie pragnienie, aby Bóg nas uczył chodzić drogą Jego prawdy, Twojej prawdy. Twojej prawdy, Boże, o Tobie i Twojej prawdy, Boże, o mnie. Próbujemy poznawać pod kierownictwem Ducha Świętego, kim jest Bóg. Próbujemy bardzo pokornie, cierpliwie, powoli poznawać prawdę o nas. Tą Bożą prawdę o nas. Prawdą o nas, oprócz tego, że Bóg nas stworzył z miłości, że nas przeznaczył do zbawienia, że nas odkupił drogocenną krwią swoją, że jesteśmy koroną stworzenia, że Bóg nie znalazł niczego, co mogłoby zapłacić cenę za nasze zbawienie poza ofiarą swojego Syna. Prawdą o nas jest również prawda o tym, że jesteśmy grzesznikami. Zbliżając się do Boga, zbliżam się zawsze jako człowiek grzeszny. Kiedy przychodzę do Boga nie jako człowiek grzeszny, to, mówiąc znowu obrazowo, to tak, jakbym zakładał jakąś czapkę niewidkę i pokazywał się Panu Bogu, ale On mnie nie widzi, bo udaję kogoś, kim nie jestem. Potrzebujemy tej prawdy o nas nie po to, żeby ona nas pogrążyła, ale po to, aby nas otworzyła na to uświęcające, przemieniające działanie łaski Pana Boga i doprowadziła nas do pojednania z Panem Bogiem. Tajemnica grzechu, tajemnica nieprawości. Grzech, który sprowadza śmierć. Grzech, który zamieszkał na ziemi przez zawiść diabła i przez nieposłuszeństwo człowieka, który nie posłuchał głosu Pana Boga. Znamy dobrze ten pierwszy opis biblijnego kuszenia w Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, kiedy do pełnych radości i szczęścia pierwszych ludzi przychodzi demon jako wąż i zaczyna sączyć jad swojej pokusy. Robi to bardzo sprytnie. Nie nakłania Ewy do tego, żeby popełniła zło wprost. Osacza, jest cierpliwy, umie tak pokierować myślami, dialogiem, żeby zachęcić Ewę do tego, żeby zaczęła z nim rozmawiać. Pierwsze pytanie jest bardzo podstępne i prowokacyjne. Czy rzeczywiście Bóg zakazał wam spożywać owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Diabeł dobrze wiedział, co Pan Bóg kazał, a co nie. Kłamie w tym pytaniu. Manipuluje. Nęci, sączy zamęt. Po to, żeby skłonić człowieka do dialogu. Zawsze jest taki schemat uniwersalny każdego naszego grzechu albo każdej pokusy, że najpierw jest propozycja, bardzo niewinna z pozoru. Ileż razy mówimy, przyszła mi taka myśl, nie wiem skąd. Wszystko było dobrze, proszę księdza. A nagle coś się pojawiło i zaczęło, mówiąc kolokwialnie, wiercić dziurę w brzuchu. I nas nie chce puścić. Propozycja. Potem z tą propozycją zaczynamy dialogować, broniąc się początkowo, znajdując argumenty, żeby tą pokusę odrzucić. Ale ona nie odpuszcza. Zaczyna dawać kontrargumenty. Zaczyna nas osaczać coraz bardziej, zacieśniać krąg. Czujemy, jakby jakiś niewidzialny boa dusiciel coraz bardziej nas oplatał.
Później podejmujemy walkę. Chcemy się uwolnić. Wołamy do Pana Boga, wołamy do Anioła Stróża, wołamy do świętych. Czasami stosujemy akty strzeliste. I to jest jeszcze ciągle walka z pokusą. Tutaj nie ma grzechu. Bo jeszcze jest walka, ale już czujemy, że słabniemy. Dlatego trzeba w tej walce nie tylko polegać na sobie, ale też wołać o pomoc do kogoś, kto jest większy ode mnie. Bo diabeł jest bardzo sprytny. Ale kiedy tą walkę przegramy albo nie wołamy o pomoc, to potem się pojawia już pasja, totalna pożądliwość. Rzeczywistość grzechu, rzeczywistość, nazwijmy ją, zakazana, jawi się jako źródło dobra. Zostajemy zatruci tymi myślami, osaczeni tym trującym jadem pokusy i rzeczywistość zła zaczynamy spostrzegać jako dobro. To się wydarzyło u Ewy. Kiedy zaczęła z wężem rozmawiać, najpierw bronić Pana Boga, a potem słuchać jego kłamstw, który powiedział już wprost: na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, będziecie znali dobro i zło. Będziecie jak Bóg. I wtedy, jak pisze Biblia, niewiasta spostrzegła, że te owoce są dobre, że są rozkoszą dla oczu, że się nadają do zdobycia wiedzy. Co następuje czasami w grzechu? Często przestajemy dostrzegać dobro, które mamy. Ewa przestaje patrzeć na cały raj, na cały świat stworzony, który Bóg dał człowiekowi. W centrum myśli, w centrum serca, w centrum dążeń staje się to symboliczne drzewo poznania dobra i zła i jego owoce i pragnienie, żeby je spożyć. Zakazany owoc ciągle krąży mi nad głową. Była taka piosenka dawniej. To jest to. Ciągle powraca. Nie widzę dobra. Nie doceniam tego, co mam. Pragnę tego, czego nie mam. Pragnę tego, co jest zakazane. Bo wydaje mi się, że mnie to ubogaci. Diabeł bagatelizuje zawsze grzech. Mówi, a co ci szkodzi spróbować? A nie bądź taki radykalny znowu. A popatrz, inni tak robią i żyją. Nie przesadzaj. Jeden mały grzeszek jeszcze nikomu nie zaszkodził. A co takiego strasznego się stanie, że, przepraszam, mówię to w cudzysłowiu, że se zgrzeszę? Czasami tak ludzie mówią. Oj, tam se zgrzeszę. Czasem. Wszystkiego trzeba w życiu spróbować. To jest dość głupie powiedzenie. Bo naprawdę nie wszystkiego trzeba w życiu spróbować. Nikt z nas nie zje zupy z muchomora sromotnikowego, żeby jej spróbować. Jak to jest? Jak ona smakuje? Wiemy, że to jest trucizna i nie ma co tego kosztować. Wiemy, bo ufamy innym. Bo widzimy, że ona innych doprowadziła nawet do śmierci. Nie muszę próbować. I my to niby wiemy. Ale człowiek ciągle próbuje. Myśli sobie, nie, ja się nie... Mnie to nie zniszczy. Mnie to nie pokona. Używka, narkotyk, alkohol, różnego rodzaju nałogowe zachowania, które na początku są źródłem przyjemności. Nie, ja się trzymam, ja jestem silny. To o to chodzi zawsze diabłu. Żebyś myślał, że jesteś silny. Żebyś myślał, że sobie sam dasz radę. To jest najlepsze to, o co mu chodzi. To jest sedno tego, o co mu chodzi. Żebyś nie potrzebował Pana Boga i Jego pomocy, tylko żył w przekonaniu, że sobie świetnie radzisz. I on będzie to przekonanie początkowo podtrzymywał. Widzisz, zgrzeszyłeś, nic się nie stało. Żyjesz. Albo w drugą stronę pójdzie i będzie nas oskarżał. To, co już mówiłem w środę. Zobaczysz, że jesteś nagi i się schowasz przed Panem Bogiem, jak Adam i Ewa. I będziesz się go bał. Propozycja, dialog, walka, potem jest pasja, pożądliwość, a na końcu nienawiść. Nienawiść wobec siebie, poczucie
że się zawiodło. Nienawiść wobec innych, nienawiść wobec Boga. Grzechem też lubimy się dzielić. Nie na darmo teologia moralna naucza, że nie ma grzechu typowo wewnętrznego, tylko mojego. On zawsze będzie oddziaływał na innych. Kiedy Ewa spożyła ten zakazany owoc, natychmiast się nim podzieliła z najbliższą sobie osobą. Dzielimy się grzechem. Czasami nawet żyjąc w grzechu, możemy nim zarażać innych. Ludzie żyjący w grzechu, chcąc usprawiedliwiać swoje postępowanie, często szukają sojuszników. Często próbują zakazić tą trucizną innych. Wtedy, mówiąc znowu tak bardzo prosto, jest raźniej. Mniej boli, jest mniej wyrzutów. Jest już nas dwoje, troje, dziesięcioro, sto, dziesięć tysięcy. I sumienie się usypia. Sumienie przestaje działać. Rezultatem grzechu jest pewna katastrofa egzystencjalna. Bo w grzechu jest zawarte największe kłamstwo. W pokusie, w grzechu jest zawarte kłamstwo polegające na czym? Na tym, że zły nam przedstawia Boga jako naszego wroga. Gdyby Bóg cię kochał, to by cię nie zabronił. Gdyby Bogu rzeczywiście na tobie zależało, to by ci nie postawił takich ograniczeń. Zaczynamy w to wierzyć. Katastrofa egzystencjalna to jest samotność. To jest nagość. To jest poczucie utraty łaski i lęk. Jest pierwszy moment, kiedy pojawia się lęk w Biblii. Wystraszyli się. Usłyszeli głos Pana Boga po grzechu i się zlękli. Schowali się. Spletli sobie gałązki, bo byli nadzy. Lęk, który rodzi się jako efekt zła, jako efekt grzechu. Lęk, który zamyka. Lęk, który paraliżuje. Ale Pan Bóg nie daje za wygraną. Pan Bóg tego człowieka szuka. I to jest cudowne, wspaniałe wołanie miłosierdzia. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? To jest też głos Pana Boga dziś do nas. Bóg zna nasze imię. Popatrzcie, przeskoczę na chwilkę do dzisiejszej Ewangelii. Kiedy jest scena powołania celnika, Lewiego czy Mateusza, on jest określony imieniem. On jest określony imieniem. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Wszyscy widzieli w nim celnika, a więc grzesznika, człowieka bez imienia, człowieka, od którego trzeba było się trzymać z daleka, kolaboranta, współpracownika okupantów, oszusta, zdziercę, wyzyskiwacza. Ale dla Jezusa ten człowiek ma imię. Nie jest tylko celnikiem. Nie jest tylko grzesznikiem. Mam imię. Imię, które zna tylko Bóg. I mówi zawsze do mnie po imieniu. Nawet kiedy jestem bardzo głęboko w grzechu. Adamie, gdzie jesteś? Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Dlaczego to uczyniłaś? Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Co się dzieje po grzechu? Człowiek ma olbrzymią trudność, żeby się do grzechu przyznać. Szukamy winnych. Szukamy winnych naokoło. Adam zwala przynajmniej część odpowiedzialności na Ewę, mówiąc, to ona,
Niektórzy nawet mówią, że człowiek próbuje Pana Boga za grzech obwinić, bo gdzieś w tym tłumaczeniu Adama jest zawarta taka nutka: Panie Boże, to ona mi dała ten owoc, a to Ty mi ją dałeś. Ty ją postawiłeś przy mnie. Może to zbyt daleko idąca interpretacja, ale często jest tak, że nawet Pan Bóg jest winny naszemu grzechowi. Tak trudno jest uznać swoją winę. Tak bardzo potrzebujemy, szukamy tych tłumaczeń, tych wyjaśnień. To jest tak, jak teraz troszkę lżejszy przykład, jak w pewnej anegdocie, jak przyszła, to jest oczywiście wymyślony pewnie przykład, przyszła do spowiedzi pewna kobieta i zaczyna spowiadać się z grzechów swojej synowej. Moja synowa taka, 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 taka. Wszystkie te grzechy tej synowej wypowiedziała, że niedobra. Ksiądz mówi, no to za pokutę, cząstkę różańca, nie, przepraszam, drogę krzyżową i po każdej stacji jedna cząstka różańca. Taka przerażona mówi, no ale to przecież ona grzeszyła. A na co miała usłyszeć? Jak się za nią wyspowiadałaś, to teraz za nią pokutuj. No właśnie, szukamy usprawiedliwień. Szukamy czegoś, co trudno jest stanąć w takiej prawdzie. To jest właśnie to, o co wołamy. Naucz nas, Panie, chodzić w blasku Twojej prawdy. Zgrzeszyłem. Tak, okazałem się nieposłuszny. To jest prawda o mnie. Jeżeli człowiek ten grzech wyznaje, co robi Pan Bóg? Pan Bóg jest nieustannym poszukiwaczem człowieka, dlatego że człowiek jest grzesznikiem. Już ta historia z Księgi Rodzaju się kończy. Oczywiście grzech ma konsekwencje. Adam i Ewa zostają, muszą opuścić raj, zostają wygnani z raju. Grzech ma konsekwencje, ale już jest zapowiedź przyjścia Mesjasza, już jest zapowiedź zbawienia, tego, że karę należną za grzech zapłaci sam Bóg, posyłając swojego Syna, składając Go na ofiarę za nas. Ale konsekwencje grzechu my w życiu mamy. Zostajemy zwolnieni z winy, jesteśmy usprawiedliwieni, ale z tymi konsekwencjami się zmagamy. Bóg nas szuka. W jaki sposób? Znowu z pomocą przychodzi Biblia i ten chyba jeden z najpiękniejszych, niektórzy mówią, jakichś koronnych rozdziałów Ewangelii, czyli 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza i 3 przypowieści Jezusa. Przypowieść o pasterzu poszukującym zagubionej owcy, przypowieść o kobiecie, która szuka zagubionej drachmy i wreszcie przypowieść o miłosiernym ojcu, który cierpi i czeka na swojego zagubionego syna. Dlaczego taki jest Bóg? Bo wie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedł, jak dzisiaj mówi Jezus, nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Wy wszyscy potrzebujecie nawrócenia. Najgorsza sytuacja jest z człowiekiem, który twierdzi, że tego nawrócenia nie potrzebuje. To jest jakiś szczyt pychy, egoizmu, zapatrzenia w siebie, tendencji do samozbawienia. Z takimi Pan Bóg ma najtrudniej. Dużo łatwiej czasami jest mu dotrzeć do zagubionego człowieka, który nieraz sięga dna swojego życia i staje się to dla niego to zbawiennym odbiciem w przestrzeń życia cudownego, wspaniałego. Najgorzej jest z grzesznikiem, który się przebiera, który przed Panem Bogiem udaje, który mówi, że jest najlepszy na świecie, bo nie grzeszy. Nic, tylko zrobić sobie fotkę i postawić tu przy relikwiach dzieci fatimskich. Święty za życia. Święty, oczywiście mówię w dużym cudzysłowie, bo to ze świętością nie ma nic wspólnego. Pan Bóg nas szuka.
W jaki sposób? Szuka jak pasterz, który zostawia 99 owiec i szuka tej jednej zagubionej. Nie dlatego, że 99 jest jakiś, nie wiem, mniej wartościowych niż ta jedna. I nie dlatego, że ta jedna jest jakąś jego ulubioną owieczką. Albo taką najfajniejszą. Może to jest owca, która się gubiła ciągle. Często tak jest. Że jak już jest takie zwierzątko, czy taki człowiek, który się gubi, to on jest taki biedny, on się ciągle gubi. Co się znajdzie, to się gdzieś zapląta. Może ta owieczka była właśnie taka. Może się ciągle gubiła. Może nawet już reszta stada, mówiąc po ludzku, miała jej dość, bo się ciągle gubi. Ale pasterzowi to nie przeszkadza. On za każdym razem idzie i jej szuka. Bo zarówno te 99, jak i ta jedna są jego własnością. Jesteśmy własnością Pana Boga. I to wystarcza, żeby Pan Bóg nie spoczął, aż nas znajdzie. Warto dawać sygnał Panu Bogu, jak się zgubimy. Wołać do Niego. Tak jak ta owieczka, pewnie zagubiona gdzieś w skalnych rozpadlinach, może jeszcze gdzieś tam meczała, buczała, żeby można było usłyszeć jej głos, gdzie ona jest. To nasze wołanie do Pana Boga, nieraz przez łzy, nieraz przez zniechęcenie, nieraz przez nawet poczucie jakiegoś ogromnego zawodu. Siostro i bracie, nie przestań wołać do Pana Boga. Nigdy. Pomóż Mu w tym odnalezieniu Ciebie. Pokaż Mu, gdzie jesteś. A On przyjdzie i odnajdzie Cię w Twojej rzeczywistości. Choćby to była największa zagłębienie skalne i największa rozpadlina. On będzie ryzykował. Ten pasterz szedł często w ciemność nocy. Narażał się na ataki wilków, dzikich zwierząt, ale miłość do tej owcy nie pozwalała mu zostawić jej na pastwę śmierci. To jest Bóg. Drugi piękny obraz to jest obraz tej kobiety. To jest też ciekawe, że mamy jakby to połączenie. Z jednej strony ten Bóg, który jak mężczyzna, silny, mocny pasterz, zaprawiony do walki, szuka tej owcy, a za chwilę mamy kobietę, która zgubiła jedną drachmę. A przecież jeszcze 9 miała. Może się nie powinna tak strasznie przejmować. Ale ona jej szuka. Jak szuka? Jak kobieta. Kobieta, jak coś robi i szuka, to robi to dokładnie. Mężczyzna częściej gdzieś tam po łebkach. Na zasadzie takie konkretne rzeczy tak, ale szczególiki czasami przegapimy. Ta kobieta szuka dokładnie. Trzy rzeczy robi. Zapala lampę. Bierze światło, bo wie, że w ciemności nie znajdzie. W tej izdebce nie ma światła, a światło wydobywa zgubę. Więc Pan Bóg kieruje na nas swoje światło, jak taki punktowy reflektor, który poszukuje przestrzeń. Czasami to widzimy w filmach. Gdzieś z helikoptera, z samochodu. Reflektor, który gdzieś tam po lesie, po krzakach oświetla miejsce, gdzie jest poszukiwany, zaginiony człowiek. To jest to Boże światło, które na nas pada. Dalej wymiata dom. Zamiata. Nie było podłogi drewnianej. Była skała najprawdopodobniej, kamień. Więc jak zamiata, to liczy na to, że może ta moneta zadźwięczy gdzieś tam na tej skale. Może przez to ona w tych śmieciach, bo tam było pełno śmieci, wydobędzie coś, co owszem jest w śmieciach, ale nie jest śmieciem. Ma wartość. Bóg nie godzi się na to, żebym pozostał w śmieciach. Nawet kiedy zejdę do poziomu bardzo niskiego. On chce mnie stamtąd wyłuskać. Szuka dokładnie. Cierpliwie. I to jest ta trzecia cecha. Szuka dokładnie. Starannie jest napisane. Starannie. Nie byle jak. I wreszcie ten ojciec,
pełen miłosierdzia i bólu, który zachowuje się pozornie inaczej, bo pozwala synowi odejść, nie goni za nim, nie wychodzi z domu, żeby go szukać, ale jego serce jest ciągle przy dziecku. Nie wiemy, ile razy wychodził, stawał w drzwiach, może szedł gdzieś na kraj swojej posesji i rozglądał się na wszystkie strony z nadzieją, że to dziecko wróci. Nie pielęgnował w swoim sercu urazy. Nie siedział na krześle z założonymi rękami, układając sobie w głowie ewentualny tekst powitania marnotrawnej zguby. Ja ci tu nagadam, jak wrócisz, czekaj. Ja ci tu powiem, ci wpięty pójdzie. Wrócisz, wrócisz. Jak cię bieda dopadnie, to wrócisz. A ja ci wtedy powiem. On tego nie robił. On żył nadzieją, że ten syn wróci. A syn musiał podjąć decyzję. W pewnym momencie, kiedy jego życie uległo już rozsypaniu totalnemu, rozpoczyna drogę powrotną, a najpierw sobie myśli, że w domu mojego ojca nawet słudzy mają lepiej, ja tu biedę klepię. I w pewnym momencie stał i zaczął wracać w stronę domu ojca. To jest bardzo ważne, moi drodzy, że my nie tylko musimy, czy powinniśmy myśleć o nawróceniu, tęsknić za powrotem do Pana Boga, ale zrobić ten krok. Czasami ludzie mi opowiadają, jak mają trudno iść do spowiedzi, szczególnie młodzi gdzieś tam. Siedzi w tej ławce, patrzy, no tu jest ksiądz, tu jest ksiądz. No chcę iść, ale jakoś się boję, wstydzę. Rozglądam się. Za chwilę ktoś podchodzi do tego konfesjonału. No to jeszcze nie. No to odszedł już. Msza będzie za chwilę. Zdążę, nie zdążę. Iść, nie iść. Pójść. Ten ksiądz taki czy siaki. Jakieś wewnętrzne... Jest już pragnienie. Jest już chęć. Nawet jest pewna decyzja. Ale brakuje tego kroku. I oni nieraz mówią, ale w pewnym momencie przy księdza wstanę z tej ławki i zrobię ten pierwszy krok. I jak już zrobię, to już wiem, że dojdę do tego konfesjonału. A potem z radością odchodzę. To jest właśnie to. Zrobić krok. Nie zatrzymać się tylko na dążeniach. Nie zatrzymać się tylko na pragnieniach. Gdzie ja teraz jestem? Gdzie jestem w swoim życiu? Czy uznaję prawdę o sobie jako o grzeszniku, którego Bóg kocha, którego Bóg pragnie? Wielki Post jest czasem nawrócenia. Rekolekcje są czasem nawrócenia. Codziennie w tej świątyni jest sprawowany sakrament pokuty. Może warto o nim pomyśleć, jeżeli nie jesteś w stanie łaski uświęcającej właśnie na początku Wielkiego Postu. Nie czekając tylko na Wielki Tydzień, żeby ożyć na te przysłowiowe 3-4 dni w roku. Ale zrobić ten krok teraz. Bardzo mądre jest takie stwierdzenie, które mówi, że nawrócenie się zaczyna wieczorem. To znaczy, trzeba dobrze przeżyć dzień przed spowiedzią, kiedy podejmujemy decyzję, żeby do niej pójść. Zachęcam, żeby przygotowanie do sakramentu pokuty rozpocząć dzień przed tym dniem, kiedy planujemy pójść do spowiedzi. Szczególnie dobrze wykorzystać wieczór. Zadbać o jakąś przestrzeń wyłączenia się. Zostawić telefon, telewizor, komputer, portale społecznościowe, wiadomości, politykę. Może znajdziesz w swoim domu jakiś kącik. Weź sobie jakiś obrazek. Krzyż. Spróbuj pobyć w obecności Pana Boga przez chwilę. Zanim zaczniesz w ogóle cokolwiek myśleć, uświadomić sobie, że On jest i patrzy na mnie. A potem proś Ducha Świętego o mądrość, o to, żebyś zrobił dobry rachunek sumienia. A dobry rachunek sumienia rozpoczyna się zawsze od modlitwy do Ducha Świętego, a pierwszym punktem dobrego rachunku sumienia jest dziękczynienie. Jest podziękowanie Panu Bogu za Jego miłość, dobroć i za dobro, które udało się dzięki Jego łasce zrobić w moim życiu. Może jeszcze zdążę.
Ale chciałbym wam zacytować taką znaną opowieść o dwóch dzbanach. Pewien wieśniak codziennie dostarczał do wioski wodę dwoma dzbanami, amforami, które były przytwierdzone do grzbietu jego osła. Jeden dzban był stary, popękany, przeciekający, a drugi nowy, szczelny, elegancki. Z pierwszego ciekła woda, a drugi, ten nowy, utrzymywał wodę bardzo szczelnie. Stary, popękany dzban czuł się biedny i nieużyteczny. Tym bardziej, że ten nowy nie przepuścił żadnej okazji, żeby podkreślać tą swoją doskonałość. Ja nie tracę ani jednej kropelki wody, a ty? Pewnego dnia podczas wędrówki dzban powiedział do swojego właściciela: jestem świadomy swoich ograniczeń. Przeze mnie tracisz czas, pieniądze, bo gdy dochodzimy do wioski, to ja już jestem w połowie pusty. Po drodze tracę tą swoją zawartość. Wybacz mi tą moją niedoskonałość, moje rany. A następnego dnia podczas wędrówki właściciel zwrócił się do pękniętego dzbana i mówi: popatrz na pobocze drogi. Co widzisz? Jest piękne, zielone, pełne kwiatów. A po drugiej stronie? A po drugiej stronie nie ma nic. To dzięki tobie, mówi właściciel. To ty każdego dnia podlewasz pobocze tej drogi. A ja nawet kupiłem paczuszkę nasion i posiałem je wzdłuż tej drogi, a ty, nie wiedząc o tym, niechcący, podlewasz je każdego dnia. Nawet jeżeli my jesteśmy popękani i grzeszni, to dzięki Panu Bogu prośmy o łaskę dostrzeżenia dobra. Często ze świadomości naszych grzechów przecież rodzi się współczucie, miłosierdzie, to, że nie potraktujemy drugiego człowieka jak, no właśnie, od razu go oceniając, od razu go klasyfikując, bo sami wiemy, że jesteśmy słabi. I często w ten sposób podlewamy także innych. Sprawiamy, że wokół nas powoli rośnie życie. Nie jesteśmy eleganccy, super, jak ten faryzeusz z przypowieści, który się chwalił, że nie ma żadnego grzechu. To on był jak ten dzbanuszek bez skazy. A ten drugi, popękany, stary, sterany życiem, nosił tą wodę, ale może nie tak elegancko jak ten pierwszy, ale przy okazji też po drodze czynił dobro. To jest pierwsza rzecz w rachunku sumienia. Potem trzeba się pytać o grzechy i nie chodzi o arytmetykę tylko, choć liczba pewnie jest ważna, bo to też nas informuje o tym, z czym my mamy problem. Nie bój się trochę czasu poświęcić na to, aby zbadać serce. Zobacz, czy nie ma tam jakiegoś grzechu zatajonego może, nie daj Boże, który ciąży jak kula u nogi. Nie jest najważniejsza arytmetyka. Raczej próbuj szukać odpowiedzi na pytanie, co jest moim największym problemem? Z czym się zmagam już od lat? Z czym sobie nie mogę poradzić? Co jest moją główną wadą? Ja czasami mówię, że dobrze jest sobie zadać pytanie o to, co jest pierwszym grzechem, który powoduje utratę łaski uświęcającej. Bo bardzo często w naszym życiu ten grzech się powtarza. Trzymamy się przez jakiś czas, tydzień, dwa po spowiedzi, nie wiem, potem się pojawia jakiś grzech ciężki, który tracimy łaskę uświęcającą, a potem za nim, jak kostki domina, lecą następne. Warto zobaczyć ten główny i jakby na nim się skoncentrować. Poprosić kapłana o jakieś słowo, rady. Razem próbować coś poszukać, jakiegoś pomysłu. Z wielką cierpliwością, z wielkim taktem, ale też z pewnym radykalizmem. Bez cackania się z grzechem. A może jest tak, że jakiś grzech ciągle lubię? Może on jest w pewien sposób dla mnie atrakcyjny? Stanięcie przed Panem Bogiem w prawdzie bardzo wyzwala. Potem warto pomyśleć o tym, komu powinniśmy powiedzieć słowo przepraszam. To jest bardzo ważne. Powiedzieć słowo przepraszam tym, komu zawiniliśmy.
Nie czekać z tym. Nie czekać, że on pierwszy powinien, ona pierwsza powinna. Umieć przyjąć przeproszenie, umieć przyjąć przebaczenie. Dojść do pojednania. Nie być w jakiś sposób zamkniętym, zacietrzewionym w sobie. Trzymać drugiego na dystans. A potem wylać duszę przed Panem Bogiem. Może to być akt żalu, ten katechizmowy. Może to być moje zwykłe ludzkie słowo: Boże, przebacz mi, przepraszam. Żałuję, dodaj mi sił, żebym od tej spowiedzi spróbował nad tym i nad tym się bardziej zastanowić i coś zmienić. Nigdy nie obiecamy Panu Bogu i nie złożymy przysięgi, że już nigdy nie zgrzeszymy. Nigdy Jezus takich przysiąg nie oczekiwał od człowieka. Postanowienie poprawy to jest to, że ja przychodzę do spowiedzi i w tym momencie nie planuję zła. Nie chcę grzechu. Rzeczywiście mam wolę odcięcia się od niego. W tym momencie, w tej chwili nie mam żadnych okoliczności. Nie zostawiam sobie otwartych furtek. Później jest szczera spowiedź i zadośćuczynienie i radość. Radość, z którą nic nie może się równać. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A jeżeli synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Więc wołamy do Ciebie, Panie nasz i Boże, Duchu Święty, naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Amen.